Dlaczego kamień, a nie wylewka betonowa? Słuchajcie, po pierwsze, tanio, szybko i prosto. Tania, szybka, prosta robota z kamieniem. Nie ma tu żadnej filozofii. Generalnie w jeden dzień, tak jak widzicie, sam czy z tatą, obojętnie, nawet sam bym mógł to zrobić bez niczyjej pomocy. Nie trzeba do tego żadnych przygotowań. Jedyne, co wystarczy tu zrobić, to w miarę równo to wszystko porozkładać, troszeczkę tak pod kątem, żeby ta woda mimo wszystko, która tu będzie spadała, w sensie deszcz, żeby to wszystko sobie spływało dalej w grunt, a nie na halę. No to jest rzecz jasna. Tutaj, jak widzicie, w niektórych miejscach został ten kamień przejechany ciągnikiem i widać takie dołki. Widać, jest takie leje pozostawały po tym ciągniku. Może tak zobaczycie, że jest. No ale to jest normalne. To wszystko musi się ułożyć, uklepać. Także podejrzewam, że tak konkretnie ubite to będzie dopiero po zimie, kiedy ten śnieg na to spadnie, kiedy się pojeździ tutaj ciągnikami, w tej z powrotem, przyczepami, różnymi innymi bajerami. No, także taki jest temat. Jeśli chcielibyśmy tutaj robić wylewkę betonową, no to sami wiecie, że dużo więcej jest przy tym pracy, dużo większy jest koszt. No i nie jest to tak skuteczne jak kamień. Tutaj woda, deszcz spadnie na kamień, wszystko przeleci między kamionkami do gleby, a na betonie jest różnie. Jeśli się dobrze tego nie wypoziomuje, ta woda będzie nam zostawała w tym betonie. Jeśli przyjdzie mróz, ten beton mógłby gdzieś z czasem popękać. Tak samo na krawędziach, na rogach musiało być to wszystko wzmocnione, bo te rogi mogłyby nam się wykruszać w tym betonie, wyłamywać. No jest dużo, dużo minusów takich, żeby tej posadzki betonowej tutaj nie robić, a zrobić tutaj ładny taki kamyczek, tak jak widzicie na załączonym obrazku. O! I taka robota. Lecę sobie dalej z tematem pomalutku. Hopa! Myślę, że kamieni nam wystarczy, jeszcze nam zostanie. Ale na pewno się nie zmarnuje, jak zostanie. Na pewno znajdziemy takie miejsce, do którego moglibyśmy te kamienie wsypać. Czy to podjazd koło domu, czy to tutaj gdzieś koło tej wanny może, gdzie te krowy idą pić. Także to akurat nie jest problem, jak zostanie. I lecimy. Taka robota to mi się podoba, no. Dobrze, że chociaż jest ten tur, to tym turem się porozwozi ten kamień, bo niestety, jeśli chodzi o rozsuwanie, no to nic tutaj nie poradzę, tylko muszę to zrobić ręcznie. Ale nie jest to dla mnie jakiś tam nie wiadomo jaki problem. Dwie ręce mam, dwie nogi, w miarę zdrowy jestem, to sobie dam radę. Wysłałem dzisiaj, naklejki dzisiaj wam wysłałem, znaczy tym osobom, które tam wzięły udział w konkursie. Miałem robić live'a jeszcze dzisiaj i na live'ie miałem wam powiedzieć o kolejnej zabawie, którą wymyśliłem, ale niestety jechałem taką drogą, gdzie miałem słaby zasięg w telefonie i prawdopodobnie byśmy się nie dogadali. Także zrobię oddzielny, krótki filmik. Także spodziewajcie się generalnie konkursu, zabawy. No, mam nadzieję, że tym razem w zabawie weźmie udział większa ilość osób. No, bo czym nas więcej będzie, tym będzie lepiej, nie?
więcej. Siema, Eniu. Daj, ja w trochę od ściany wezmę i odrzucę jeszcze to. Powiem wam, że długo czekaliśmy na ten moment, kiedy w końcu pozbędziemy się tego błota i tej wody spod obory, spod hali. Także fajnie, że dzisiaj przyjechały te kamienie do nas. Mam nadzieję, że do wieczora się z tym uporamy, bo jednak jest to kłopotliwa rzecz. I brzydko to wygląda. Zresztą zobaczcie tutaj. Woda, która cały czas kiedyś ciekła z rynny, spadała tutaj na dół na glebę i tak podmywała fundament do dobory, że ten fundament, zobaczcie co tutaj się dzieje z tym fundamentem, on się rozlatuje, nie? Jeszcze 3-4 lata i z tego fundamentu nie byłoby co zbierać za bardzo. Siemano, w dniu kolejnym. Nie udało nam się wczoraj tego ogarnąć. Nie starczyło nam ani sił, ani czasu, żeby to zrobić. Jak widać, tego kruszywa jeszcze troszeczkę zostało. Tak na oko z 1/4. I jeszcze tutaj chcieliśmy ten wjazd na tą trelinkę utwardzić. Bo tutaj też, jak się jeździ ciągnikiem tędy, no to robi nam się błoto. I nie fajnie to wygląda, także tutaj jeszcze będziemy dzisiaj te kamienie wysypywać, to kruszywo. No i trzeba będzie na pewno zostawić kilka łyżek, żeby tutaj jeszcze podokładać, bo jak wiadomo, ten kamień się jeszcze uleży, to wszystko znajdzie tam, każdy kamyczek znajdzie swoje miejsce i to na pewno nam to opadnie, nie? Więc trzeba będzie zostawić tutaj kilka szufli, tak żeby to później podokładać. No, a póki co tak to się właśnie prezentuje. Elegancio. Dzisiaj deszcz ma padać. I zobaczymy. Zobaczymy. W sumie nie ma tu co patrzeć. Jak wiadomo, przez te kamienie ten deszcz będzie elegancko nam przelatywał. Także tutaj żadnego błota już prawdopodobnie w końcu nie będzie. O, tyle lat. Kurczę, czekaliśmy na tą chwilę, żeby to ogarnąć, no i w końcu nam się udało. W końcu to ma ręce i nogi, wszystko. Tutaj też wannę wczoraj odstawiliśmy z tatą i wyrównaliśmy tutaj do trelinki, też dosypaliśmy tych kamieni. Wyrównaliśmy wszystko elegancko. Tak samo trzeba było nadebrać tutaj tego piachu spod tej beczki i też wysypaliśmy tutaj to kruszywo. No, i w końcu mi się to zaczyna wszystko podobać. Jeszcze trochę tych kamieni zostało. Tak jak mówię, gdzieś połowę tego trzeba będzie zostawić na dosypywanie, gdzieś tam, coś tam. A połowę jeszcze możemy wykorzystać i wykorzystamy to tutaj na ten wjazd, na tą trelinkę. Faded in this dark and smoky room. Way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Fire is burning through this silence.
last one free. So I drown them out at night with my TV. You know I got to try to ignore these thoughts to go back and forth inside my head.